W tym miejscu mamy jeszcze coś takiego jak real snow, czyli jak ten śnieg działa generalnie. No, spróbujmy zrobić sobie na przykład taką rzecz, że może on działać na zaznaczone, jak widzimy, powierzchnie i może również działać na całe obiekty. No, jest to dość proste narzędzie samo w sobie. Mamy tutaj sposób pokrycia tym śniegiem. Mamy oczywiście grubość tego śniegu, jest aż ustawione 30 cm. No, w tej skali kostki, która ma 2 na 2 metry, no to oczywiście nie jest to dużo. Jasna sprawa. No, ale powiedzmy, że jeszcze dodatkowo sobie dodam obiekt typu właśnie grid, który sobie podzielę na więcej elementów, powiedzmy 30 na 30. Troszkę zwiększę i na przykład tutaj w tym trybie edycyjnym po prostu zaznaczę sobie jakieś miejsca, tak? No, żeby było szybciej, to pomaluję to w ten sposób. Na przykład tu, tutaj gdzieś, nie, gdzieś tu. Tak, i stworzę z tego oczywiście grupę werteksów, tak? Werteks w grupę. No, niech będzie to grupa. Można też nazwać to jako śnieg, tak? Dobra, jest przypisane. No i teraz oczywiście może to działać na obiekty pojedyncze, czyli dodawanie śniegu, prawda? Na przykład na tą kostkę, tak? Add snow. No i proszę bardzo, pojawiła się taka czapa śniegowa. Natomiast jak działa to do obiektu tego, tak? Jeśli wybiorę Selected Faces, to dam Add Snow. No, zobaczymy, czy tak zadziała do tych. I proszę bardzo, zadziałało. Nawet nie trzeba specjalnie grupy punktów tworzyć. Wystarczy, że w trybie edycyjnym coś jest zaznaczone i ten śnieg od razu działa. Naturalnie to są obiekty dodatkowe, zawsze można je wycofać. Na przykład tutaj ustawię coverage na 50, tak? Tam było 100%, czyli całkowicie było pokrycie. Tu powiedzmy dam nieco wyższą czapę tego śniegu, no powiedzmy na 1, tak? 1 metr, no to dość wysoko, no ale zobaczmy. Zobaczmy, no i teraz widzimy, jak to wygląda, tak? Wygląda troszkę inaczej. Jeśli właśnie ten coverage sobie zmienimy, no to wtedy ten śnieg bardziej jest taki zaokrąglony na krawędziach, tak? On jest o grubości jednego, no niemalże metra, i to wygląda dużo bardziej poprawnie fizycznie niż mamy coverage na 100%, bo wtedy wiadomo, no trzeba by, powiedzmy, w trybie edycyjnym wymodelować kształt, bo to możemy punkty przesunąć, tak żeby było to bardziej zaokrąglone, tak? No i oczywiście ten śnieg już jest. Czy ten śnieg już ma jakiś materiał? On domyślnie materiał ma. Jest tu ustawiony ten materiał właśnie w taki sposób, a nie inny, czyli mamy jakiś roughness, mamy jakiś specular ustawiony, prawda, i jakiś kolor subsurface. Więc już materiał jakiś jest, tak? Zarówno ten obiekt, jak i ten obiekt mają dokładnie ten sam materiał. Jak on wygląda? Może przełączę się oczywiście na cykle. Jak on wygląda właśnie ten materiał w podglądzie renderowanym? Okay. W podglądzie renderowanym on wygląda tak troszeczkę jak taki kisiel, czy krochmal, czy coś w tym rodzaju. Z tego względu, że mamy do czynienia z takim śniegiem, no, lekko nadtopionym, zamarzniętym, czyli bardziej to by się nadawało do jakichś sopli czy coś w tym rodzaju. No więc tak z bliska się przyjrzyjmy tej strukturze, bo to też jest ważne, żeby właśnie popatrzeć na z bliska, jak to wygląda ta struktura. A musi się trochę odświeżyć. Okay. No jak widać, no tutaj największą, czy też takim błędem, który tutaj jest przy tym, no to jest właśnie ten spekular.
Śnieg, owszem, odbija światło, tutaj widać to wyraźnie, tak? Odbija światło, jasna sprawa, ale no tutaj na pewno parametr roughness jest zdecydowanie za niski, więc no tutaj pasuje ten parametr roughness, zobaczmy jak będzie 0,5, jak to już teraz będzie wyglądało, więc samo dodanie śniegu to nie wszystko, tu jeszcze właśnie trzeba dodatkowo właśnie zwiększyć parametr roughness, żeby to było ok. Specular może być wysoki dla śniegu, szczególnie w sytuacjach, gdy mamy do czynienia z, dajmy na to, no takim popołudniowym słońcem. Wtedy ten śnieg naprawdę odbija bardzo dobrze promienie słoneczne. Jeszcze widać, że jeszcze pojawiają się takie elementy, które mogą przypominać, że jest to nie do końca wygląda to jak śnieg. Oprócz tego jeszcze ten roughness nawet można było powiększyć, ale zobaczmy jak to wygląda na shading, czy coś tu jeszcze więcej mamy. Na shading ten śnieg, ten materiał jest bardzo rozbudowany. Jak widać, mamy tutaj teksturę Voronoi. Mamy teksturę typu noise, gdzie jest skala tej tekstury. Także mamy te wszystkie elementy i nawet niektóre parametry, jak widzimy, idą do displacement. No i teraz właśnie samo ustawienie, bo tutaj mamy tylko i wyłącznie tak color ramp łączy się z teksturą Voronoi. Tak, tutaj mamy mapowanie, czyli jest generalnie mapowanie na obiekt i skala 12 na 12. Skala 12 na 12. Więc żeby zrozumieć, jak ten śnieg tak naprawdę funkcjonuje, jak on działa, no to powiedzmy, dobra, może tak, to jest ten śnieg, który jest, popatrzmy na jego strukturę. No z tego widoku ta struktura wygląda naprawdę dobrze, tak? Ale jeśli włączymy podgląd renderowany, no to już tak wesoło nie jest, nie? Czyli właśnie to jest to, że nie do końca jest ta struktura tutaj widoczna, jest ta taka właśnie charakterystyczna chrupowatość, ale właśnie problem jest w tym, że mamy te zbyt mocne odbicia światła, prawda? Zbyt mocne odbicia światła. Więc ja bym tutaj, jak już, to może być ten spekular wysoki, ale wiadomo, jak damy duży spekular, no to on będzie jeszcze bardziej się to wszystko rozwijać. Specular tint, to już by dałbym na maksa w tym momencie, ale roughness zdecydowanie większy. No, zobaczmy 0,8, żeby tak całkiem nie zmatowić, żeby to też. Oj, teraz widać, zaczyna być struktura tego śniegu lepiej widoczna. No? Czyli tutaj no trzeba troszeczkę, że tak powiem, nieco jeszcze popracować nad materiałem. To jest taki najprostszy sposób wpływania na kształt materiału, ale gdyby ktoś chciał trochę więcej, no to oczywiście proponuję, tutaj mamy mid level, tak, czyli tak zwany displacement na obiekt space jest 0,100. Zobaczmy, co będzie, jak damy na 0,2. Oj, chyba przesadziłem teraz wyraźnie, bo jest, aż się ciemno zrobiło, prawda? Aż się zrobiło ciemno, jest taka głębia zniekształcenia. No, może przesadziłem, dajmy 0, to było 11, może dam. Tak, żeby właśnie nie dochodziło do takich rzeczy, tutaj mamy. Także no tutaj trzeba by ewentualnie próbować jeszcze w tych parametrach nieco zmieniać. Dajmy 0,2 o połowę. W tym momencie, jak dałem tutaj na 0,2, to ten śnieg zrobił się bardziej taki, można powiedzieć, kanciasty, prawda? Czyli w tym momencie wpływ tego zniekształcenia jest no, zdecydowanie mocniejszy. Okay? Czyli już teraz widzimy, że inaczej ta struktura wygląda tego śniegu. Czyli tutaj tym parametrem multiply możemy zrobić ten śnieg no, o takim większej amplitudzie zniekształceń. No, za dużo raczej nie ustawiać, bo góry z tego wyjdą w pewnym momencie, prawda? Czyli tutaj mamy jeszcze, tutaj mamy skalę. Zobaczmy, co będzie, gdy damy skalę 0,6. Warto poeksperymentować. To też również wpływa na to, jak ten śnieg zaczyna wyglądać w tym miejscu, prawda? Czyli już tutaj
mamy zdecydowanie te wzniesienia większe, tak? Dobrze, tu jeszcze jest taka rzecz, że no też trudno jest określić, czy no ta struktura tego śniegu, czy ten materiał jest w danym momencie na tyle dobry, no jeśli mamy otoczenie, jakie mamy, a otoczenie, jakie mamy, odcień szarości po prostu tylko i wyłącznie. Więc ja zawsze lubię wykorzystywać ten Dynamic Sky, właśnie dlatego, że on przynajmniej daje to takie światło, które jest światłem no, bardziej rzeczywistym, prawda? Jeśli włączę już tą dynamikę w tym miejscu, no chwilę trzeba poczekać, bo on musi to wszystko wygenerować. I teraz właśnie już mamy przynajmniej to światło z otoczenia, które pada zdecydowanie lepiej. I być może teraz te parametry domyślne mogą być nieco niezłe, bo ten specular ja tu ustawiłem dość wysoki, prawda? Więc ustawię go, tam był 0, nie wiem, 2 powiedzmy, czyli nieco obniżę ten specular, prawda, w tym momencie, no i ten roughness nieco zmniejszę, tak, bo tutaj dałem dość duży, tam był 0,2, ale no powiedzmy dam 0,3 tylko, prawda? I teraz zobaczmy, jak to teraz będzie wyglądało. No i teraz już dzięki temu, że troszeczkę pozmieniało się te parametry, to ten śnieg wygląda jego struktura już bardziej jest bliska prawdzie, ale to wszystko na to wpływa, nawet właśnie ten Dynamic Sky, więc warto go włączać z tego względu, że no, bez tego nie będzie to wyglądało dobrze. Tu jeszcze można wymusić denoising, z tym, że troszeczkę może to potrwać, ale zobaczymy, tak żeby pokazać podgląd już od razu z wygładzeniem, aby tej kaszy nie było, więc włączę tutaj parametr viewport jako automatic, no i chwilę trzeba poczekać, aż on ten denoising wykorzysta, utworzy. Tutaj oczywiście sample jest ustawiony na 1, ale myślę, że ten 1 będzie na tyle dobry, że powinno to w zupełności wystarczyć. Także tutaj jeśli chodzi o parametry śniegu, można próbować w tych materiałach. Tak jak niektórzy wrzucają domyślnie, no to właśnie tak jak na niektórych właśnie pracach wygląda to, że no wyglądają to jak powiedzmy lód na dachu, a nie śnieg, więc tutaj no dużo, dużo w tych materiałach naprawdę trzeba próbować i tam pokombinować, aby ten śnieg no, wyglądał bardziej poprawnie fizycznie. A parametrów jest dużo, każdy parametr na coś wpływa, więc można sobie popróbować nawet z tymi teksturami, które są tam zastosowane, zwiększyć na przykład skalę tekstury, noise i tak dalej. I wtedy dobrać sobie no, te parametry tak, aby pasowały do sceny, bo to też jest wszystko ważne, do jakiej sceny to robimy. Więc w niektórych scenach nie będzie miało to wielkiego znaczenia, jeśli śnieg widziany jest z daleka, ale w scenach, gdzie śnieg jest widziany z bliska, no to naprawdę wtedy już troszeczkę tymi materiałami no, musimy pokombinować w tych parametrach. No nie da się inaczej. No ale przynajmniej już jakieś tam, to co ja tam ustawiłem, już daje pewne wyobrażenie, jak te materiały funkcjonują. No to ten denoising, który teraz włączyłem na podglądzie, on trochę trwa. Dlaczego? No już się teraz to zrobiło. Trwa troszeczkę z tego względu, że jest to taki proces, który będzie teraz już niwelował nam kaszę spod każdego widoku, dlatego już w tym momencie wygląda to w ten sposób. No przyjrzyjmy się, dajmy na to, że tą kostkę, którą tutaj mam, no dam jej chociaż jakiś najprostszy kolor, no niech będzie jakiś tam, żeby ten kolor był, żeby pokazać, jak ten śnieg tutaj wygląda teraz na tym. Tutaj zmieniałem parametry do tego śniegu i ten śnieg już bardziej wygląda poprawnie fizycznie,
prawda, z tym zniekształceniem, który dodatkowo dodałem, niż ten, który jest tutaj na dole, aczkolwiek też nie ma się tutaj przyczepiać za bardzo do tego śniegu. Ja się spróbuję tak jakoś zbliżyć. Tutaj nie ustawiałem mu tych dodatkowych chropowatości, ale jak widać przy tym świetle, może jeszcze zmienię kolor tej płaszczyzny, bo chociaż na jakiś, bo będzie trudno cokolwiek zauważyć, tak? Właśnie kolory tutaj mają znaczenie, jeśli sobie pododajemy, no to wtedy też te, no, uciekłem gdzieś za nisko. To też widzimy, że kolor obiektu znajdującego się na dole ma wpływ na kolor również tego śniegu, przynajmniej przy jego granicach, prawda? No i tak jak tutaj widać już przy tych ustawieniach, które ustawiłem tutaj w tej górnej części, to ten śnieg wygląda lepiej. Tutaj w tej dolnej nie ustawiałem tej chropowatości i tak dalej i wygląda, no, nie jest zły, tak, ale no, czy aż tak bardzo poprawny fizycznie, no tak jak mówię, trzeba by tutaj tymi parametrami sobie jeszcze to dodatkowo dopracować. No i to by było wszystko, jeśli chodzi o strukturę i ten generator śniegu.